Pozostanie nam porządku obrad, to jest oświadczenia i komunikaty. Czy bez sensu jakiś komunikat lub oświadczenie? Bardzo proszę pani. Jutro ostatni dzień głosowania w budżecie partycypacyjnym. Zachęcam państwa, także rodzinę, sąsiadów, znajomych do wzięcia udziału. Myślę, że liczba będzie jednym z decydujących czynników wpływających na decyzję prezydenta, czy budżet będzie rozszerzony, czy przejmą go wszystkie dzielnice, a w przyszłości może i miasto. Dziękuję. Szanowni Państwo, ponieważ są już telefony do dzielnicy od jakiegoś czasu odnośnie programów zdrowotnych, w związku z czym chciałabym przekazać informację, że konkurs ofert został rozstrzygnięty na rok oczywiście 2013. Informacje o rozstrzygnięciu znajdują się na WIP-ie, można sobie przeczytać. Natomiast chciałam powiedzieć, że ENZO Stomatologia Dietmajera 2 będzie realizowała program szczepień, program przeciwko próchnicy, natomiast Jurajskie Centrum Medyczne będzie szczepienia przeciwko grypie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa? Jakiś komentarz oświadczeń? Ja mam też kilka komentarzy, ale tak, jeśli chodzi o budżet partycypacyjny, to już tutaj faktycznie pani Małgosia wzięła i powiedziała o tym budżecie. Ja też również apeluję, żeby jak największa liczba osób wzięła w tym głosowaniu. Zwłaszcza, że jest też szansa, że prezydent dołoży środki finansowe na przyszły rok, czyli powiedzmy, jeśli zdarzy się tak, że dołoży, to może wykonamy wszystkie te zadania. Jeśli by podwoił stawkę na 150 tysięcy, to praktycznie rzecz biorąc jest szansa, że możemy zrealizować wszystkie te projekty lub większość i to warto o to powalczyć. Jeśli chodzi o z kolei komisję wyborczą, tutaj liczącą głosy z wszystkich tych komisji wyborczych, to do składu zgłosiła się pani Małgorzata Stoczyńska, przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji, i będzie, tak powiem, pracować w tej komisji. Pan Jacek Łaz zamienia tutaj dzielnicy. I teraz tak, otrzymaliście państwo również swoje statutu dzielnicy, dlatego proszę o zapoznanie się z nim i składanie ewentualnie swoich uwag do biura dzielnicy i zarząd pochyli się nad nimi i ewentualnie przygotuje projekt uchwały z uwagami do tego projektu zmiany statutu rad dzielnicy. Przepraszam, czy w temacie statutu można dwa słowa komentarza? Tak, już zaraz. Czyli wtedy spróbujemy na sesji październikowej podjąć taką uchwałę. Szanowni Państwo, rozmawialiśmy parę miesięcy temu, jak były wprowadzone te konsultacje, czy w Urzędzie Miasta, czy jak mieliśmy ten projekt do wglądu, no, tam propozycje zmian były daleko, daleko bardziej idące niż te, które teraz dostaliśmy w finale. Czy Państwo z zarządu, czy Pan jako Radny Miasta wie, dlaczego te zmiany są tak okrojone, dlaczego ta korekta tego statutu jest tak niewielka? Ja nie mówię, że one wszystkie są w dobrym kierunku, tylko... No tak jak Pan powiedział, że po prostu były zgłaszane uwagi indywidualne i powiedzmy tutaj komisja tego dialogu społecznego prowadzona przez Mika Jaszkowca po prostu przyjęła pewne uwagi, pracowała cały czas nad tym dokumentem i teraz no jest już jakby zbliżamy się ku finałowi, jest szansa jeszcze ewentualnie ten statut poprawić, tak? Poprzez zaproponowanie jakichś zmian, uwag. No ale o tym to już będzie decydować Rada Miasta. To tak na dzień dzisiejszy. Czy będzie kolejna sesja? Nie wiem, nie może się. 24. I szanowni państwo, no to w takim razie już ostatni komunikat.
Kolejna sesja będzie się w dniu 17 października. 17. Jeśli nie zajdzie inna potrzeba. Zamykam 33. sesję Rady Dzielnicy 6 na 6.